Nigdy nie byłeś? A ty byłeś? Byłem. Byłeś? Będąc studentem szkoły filmowej w Łodzi, byłem w Fabianicach. A coś ty tu robił? Ile masz dzieci w Fabianicach? No powiedz, od razu się przyznaj. Wszyscy w pierwszym rzędzie. Nie wiem, ile mam się na razie, nie przyznałem. Dziewczyna podobna do ciebie jak... Trochę tak, trochę tak. Na szczęście mam włosy. Cześć, córcia. No, córcia, córcia, ale synków ile doma. Synków też, a jeden do ciebie podobny. Aj, ale ja, proszę pana, w Fabianicach nie byłem. Może nie pamiętasz, że byłeś? Może to może. Może byłeś w takim stanie, że nie pamiętasz. To jest prawda. No właśnie, no właśnie. Ale powiem ci, wymyśliłem jeden wierszyk, jadąc do Fabianic. No. Nie ma żadnych granic przy wjeździe do Fabianic. Tylko drogówka stała. Ale to już tylko ciebie zatrzymują, no, bo oni łysych nie lubią. Zatrzymali mnie. Zatrzymali mnie, ale nic mi nie zrobili. No ty się nie przyznawaj tak głośno, bo to cię zamkną zaraz. Dlaczego? No jak ktoś doniesie, tak byś chcieli, a mnie to by mnie zamknęli. A mnie zrobili, a ci się jechał i nie mógł. No pouczenie dostałem, no co, to też jest. No, czujesz się pouczony? Tak. No to uważaj, tak. Będziesz wracał. Nie, nie. Będę wracał drugą, inną drogą. To dwa razy się nie zna. Ale ja pomyślałem, że dobrze zacząłeś. Tak. Bo ja uważam, że żeby na przykład wymyślić takie hasło, te Fabianice takie piękne. Dobrze, żeby wymyślić takie hasło, żeby tu cała Polska przyjeżdżała do Fabianic. Wiesz, takie miasta mają takie hasła, wiesz, swoje na przykład. Na przykład, pomyśl, na przykład, ja na przykład pomyślałem tak, że Fabianice, miasto... Bycie! Brawo! Fabianice, piękne miasto, tu wyrośnie każde ciasto. Nie dobra. No, słabo trochę. No. Fabianice... No Fabianice, dziewczyny mają duże cyce, no to jakoś tak... Jakżeś tak wymyślił, no to tego, no. Ale dobra, ale nie bardzo na panią tutaj patrzy, no wiesz, to jak możesz. To co? Fabianice... No co jeszcze? Na przykład myślałem tak, w Fabianicach jest tak cudnie, no, że od razu się tu chutnie. To dla ciebie tak. To dla mnie, tak. Ja rzeczywiście trochę, widać? Tak. Trochę mi ubyło. 30 kilo, słuchajcie, to nie ma żartu. Nie, bo do tej pory mi nikt nie mówił, że arbuza trzeba pokroić przed zjedzeniem. Ale tak, ja się dowiedziałem. Fabianice, ja miałem taki wierszyk, ładny. No to trzeba było w domu się przygotować do występu. To ty teraz się będziesz przygotowywał? O, mam. Fabianice, jak tu ładnie. Tutaj nikt cię nie ukradnie. Dobre? To jest takie zachęcające, żeby ludzie przyjeżdżali i wiesz, no na przykład Fabianice, tutaj wszystkie są dziewice. Poczekaj, bo to jeszcze nie jest ta pora, żebyś ty już się tak żartował, wiesz? A przepraszam, a kto o cycach tutaj gadał przez chwilę? No ale dziewica, a cyca to jest zupełnie inne. No to jest tylko w innym miejscu. Nie, przestań w ogóle, o, bo jedna twoja córka wyszła przed płotek. Widzisz? Już się chce dopaść. No nie, po prostu nie mogę. Ale zobacz, ale to czeka, tyle może jeszcze jak... Dni Fabianic. Dni Fabianic. Ja że to zobacz, że my zostaniemy zaproszeni. Jestem dumny. Aż tak. No. Aż tak. Pięknie, naprawdę. I jak nam pogoda dopisała, a to ty załatwiłeś? Jako pierwszy biskup RP załatwiłem pogodę.